Bardzo dziękuję. Szanowny burdel tato. Ukochani hipsterzy, drogi Jezusie, kochany Mieszku, święte gaje i strzygi i wy, prasłowiańscy bogowie. Rok 2016 upłynie nam pod znakiem wspaniałego wydarzenia. Już niedługo będziemy świętować coś, czego przeżywanie nie jest nam dane na co dzień, a mianowicie w Rio de Janeiro odbędą się 31. Igrzyska Olimpijskie. Jak co 4 lata będziemy kibicować polskim sportowcom i przeżywać rozczarowania. Ale najmilsi, jak mamy wygrywać, skoro sędziowie są jacy są, a laboratoria antydopingowe mamy, jakie mamy. Ale rok 2016 to także inne wspaniałe święto, mianowicie 1050. rocznica Chrztu Polski. Drogi Mieszku, często zastanawiam się, jak się czujesz. Jak się czujesz, wiedząc, że inni książęta i królowie, którzy wraz ze swymi ludami przyjęli chrzest, jak Olaf z Norwegii, Jerek ze Szwecji, Stefan z Węgier czy Włodzimierz z Rusi, że wszyscy oni są świętymi. Pewnie na niebiańskiej stołówce czy niebiańskiej świetlicy pokazują sobie ciebie palcami, śmieją się z ciebie i drwią, i nie dopuszczają cię do swego towarzystwa, bo tobie się nie udało, bo ty nie jesteś święty. Dlaczego? Może to antypolski spisek. Może to antypolski spisek, ale może też, drogi Mieszku, nie zasłużyłeś na świętość. Bo przecież, mój drogi, twój prawnuk zamordował biskupa. A więc w rodzinie, którą założyłeś, nie było miłości. A może twoja konwersja nie była szczera? Pomyślałeś sobie, chlap, chlap, parę kropel, co mi szkodzi? Nauczę się kilku zdań po łacinie, cóż to zmieni? Mój drogi, skoro tak, to po co w ogóle przyjmowałeś ten chrzest? Bo co, bo chciałeś się lepiej ubierać? Bo znudziły ci się skóry z niedźwiedzi i z rysi? A może chciałeś zaimponować dziewczynie? Dziewczynie z Czech. Cześć! Cześć i drogi Mieszku, dlaczego przyjąłeś chrzest od Czechów? Czy nigdy nie słyszałeś, jak śmiesznie brzmi ich mowa, jak dziecinnie? Chłopie, no przecież nie wierzę, że nie słyszałeś! A więc teraz, drogi Mieszku, widzę, że chrzest od Czechów przyjąłeś tylko i wyłącznie dla beki. A skoro tak, to nie miej pretensji, że nie jesteś świętym i że Olaf ze Stefanem nie chcą z tobą gadać. Zobacz, chłopie, jak cię logicznie zaorałem. Dlaczego nie przyjąłeś chrztu od Niemców? Może teraz nie wypisywaliby o nas tych wszystkich kłamstw. Drogi Jezusie, bardzo się cieszymy, że przybyłeś do naszego kraju z okazji 1050. rocznicy naszego chrztu. Mamy nadzieję, że Polska ci się spodoba. Ludzie tutaj uczciwi, pracowici, a przede wszystkim gościnni. Ale już niedługo, drogi Jezu, zostaniesz w Gnieźnie mianowany królem Polski. Tu nasuwa się pytanie, gdzie będziesz mieszkał jako nasz król? Tak sobie myślę, że jesteś już za duży, ażeby mieszkać z mamą w Częstochowie. Więc mój drogi, proponuję Gniezno. Jeżeli stęsknisz się za swoją mamą,
to Google pokazuje, że to tylko 3,5 godziny samochodem do Częstochowy. Wypadasz najpierw na A2, przed Strychowem odbijasz na Zgierz, wbijasz się na A1, już za chwilę jesteś na Jasnej Górze. A jeżeli nie, no to cóż, zapraszamy oczywiście do Warszawy, tu przy Siobie, Świątyni Opatrzności Bożej, mamy wspaniałe pokoje gościnne. Ale drogi Jezusie, muszę Cię ostrzec, kiedy zostaniesz królem, otoczy Cię tłum karierowiczów i lizusów. Będą się ścigać, kto lepiej nawilży. Ale kochany, ja muszę powiedzieć Ci prawdę. Namawiasz do płacenia podatków, nadstawiasz drugi policzek, miłujesz swoich nieprzyjaciół, mój drogi. Masz zbyt lewackie poglądy jak na chrześcijanina. A już na katolika to już w ogóle. A poza tym ta uroda, no dajcie spokój, no zbyt blisko wschodnia. Wybacz najmilszy moją szczerość, ale ja nazywam się ksiądz Marek i mówię jak jest. A tutaj jest jak jest, po prostu. Amen.